Omega Lul. Dobra, słuchaj, ta, oglądamy sobie Sabotażystę. Dzisiaj razem premierowy odcineczek. Zobaczymy, jak to będzie. Aligatorowy, dziękuję bardzo za 12 miesięcy. Wicia, dziękuję bardzo, że słucham. Majo, dziękuję bardzo. Foxy Marbat, dziękuję. Karolcia, dziękuję za 8 miesięcy. Szymon, dziękuję za gifta. Median, dziękuję za 4 miesiące. Kertik, dziękuję za 2 miesiące. Xciox, dziękuję. Hero320, dziękuję. Wordean, Tomuś Pro, User Hero, dzięki za suba. A ile tych odcinków będzie? BTW? Nie wiem. No to jest dzisiaj tylko jeden oglądamy. To jest odcinek czwarty. Wczoraj oglądaliśmy odcinek trzeci, w poniedziałek oglądaliśmy odcinek drugi. No i zobaczymy, kurwa, nie? Zobaczymy, kurwa. W takim razie. Dobra. 7 będzie? A, okej. Okay. Dobra. Zaczynajmy przygodę! A, i spoiler ban, jak coś, kurwa. Chuje, skurwysyny. Spoiler ban. Z tej strony Rezi i witam was w drugiej edycji programu Sabotażysta. To gra, w której weźmie udział aż 12 influencerów, codziennie wykonując przeróżne zadania, by wygrać 50 tysięcy złotych. Tym razem wśród uczestników ukrytych jest dwóch sabotażystów, których tożsamości nie poznamy aż do końca gry. Sabotażyści nie wiedzą o sobie nawzajem, ale mają oni jeden wspólny cel. Nie dać się złapać i zrobić wszystko, by zadania nie zostały wykonane. Dobra, skip. To jest intro. W poprzednim odcinku też skipujemy, bo oglądaliśmy wczoraj. Wykonawcy. Dobra. W poprzednim odcinku działo się naprawdę dużo i przechodzimy teraz do obrad, na których uczestnicy będą mogli przegadać sobie wszystkie rzeczy i na podstawie tej rozmowy zagłosować dzisiaj na dwie osoby, które natychmiast odpadają z programu Sabotażysta. Mamy dzisiaj atmosferę dosyć gorącą, mhm. I skrzyło dość sporo, więc ta obrada w zasadzie może być bardzo istotnym dla was elementem, w którym będziecie w stanie klarownie... Ja się boję, że nie tego... Znaczy, istnieje szansa, że albo tego... Albo Glencu, albo Jeleniewska, albo AJ zostają wyjebani. Tak mi się wydaje, no bo oni są chyba najbardziej... We trójkę chyba najbardziej tam podejrzani. Oby nie AJ, nie? Określić, na kogo dziś głosujecie. 15 minut, czas, start. Ja mam jedno pytanie. Od kiedy ci Kinder plecy bolą? I dlaczego? Jak skakałem trampolinę, nie zapraszałem. W trakcie skakania. O kurwa, ten Kinder też może być... Tak? O kurwa. Bo to była jedna rzecz, która tak podróżuje. O kurwa. Siedzę przed komputerem, jestem montażystą, więc... Siedzę w piwnicy. W moim odczuciu po prostu wszyscy się angażujemy na 150%, a u ciebie trochę jakby brakuje, nie? Tak. Aj kurczę, nie mogę! Aj kurczę, nie mogę doskoczyć! Tym zadaniem praktycznie, jak myślimy. Myślę, że ja się staram na miarę moich możliwości. Na pewno nie spowalnił, na pewno żadne zdjęcie nie zniknęło i żadne zdjęcie nie zostało na tablicy przełożone w inne miejsce. Tyle mogę wam powiedzieć. Ja bym może jeden temat zarzucił, bo byłem dzisiaj w pokoju sabotażysty. Mogę wam opowiedzieć o rzeczach, które tam widziałem. Aha. Między innymi były to dwa typy osobowości, czyli animator i wykonawca. Trochę sobie przeczytałem o tych osobowościach. Animator jest taki głośny, śmieszny, taki zawadiaka. Wykonawca jest bardziej osobowością typu lider. AJ. No i też jedna rzecz mi przykuła uwagę, bo też tam... Największym liderem z nich wszystkich moim zdaniem jest AJ. W sensie zachowuje się jak AJ. AJ się zachowuje najbardziej jak lider. Ale może dlatego, że on jest też pewny siebie, nie? Obok tego klucza w tym pokoju sabotażysty był kolor. No i Nadia? Kurwa... No okej, okay. Może też okej. Okay. Okej, czyli albo, no okej, okay, dobra, no tak, no dwa piki w sumie, no to AJ i Nadia pasują do tego. Tam też. A Nowciaks? Nowciaks wątpię. W Nowciaks nie ma aż takiego, on tak nie przyjmuje raczej. Aż kolor tak. Ma znaczenie. AJ też był w tym pokoju. No i przed naszym zgromadzeniem Marysia, ty wzięłaś mnie na bok, Glenca, Julkę, pokazałaś nam ten twój klucz, o którym też była mowa. No i ten kolor się zgadzał z tym, co było w pokoju sabotażysty. Numer był inny. Numer był inny, nie zgadzał się swoim. Ale było napisane na tym samym zdjęciu z kluczem, było napisane kolor ma znaczenie, nie? Było zdjęcie klucza, broloczka i tam było kolor ma znaczenie. W pokoju też była informacja, że ja ją tak interpretuję, że sabotażystą jest i kobieta i mężczyzna. Po prostu było zdjęcie ze znakiem zapytania. Jedno zdjęcie przedstawiało sylwetkę kobiety, drugie zdjęcie przedstawiało sylwetkę mężczyzny. Inaczej chyba tego nie da się zinterpretować.
Był też motyw teatru, masek, labiryntu jakiegoś. 12 minut. Przekazałem wam moje informacje, co z tym zrobicie, to wasza kwestia. Szanujemy za to, jak wykorzystałeś to 60 sekund. Najwięcej kurwa informacji powiedział kurwa Konowski 60 sekund stary niż oni w każdym kurwa odcinku stary. Wracaj na Hiszu. A ty jak byłeś, to jakie były litery? Takie właśnie, jak Konow mówił. Takie same? Ja było też przekreślone. Natomiast wymieniłem wcześniej inne. Z powiedziałeś, przekreślone. Tak jest. Dlaczego to zrobiłeś? Ponieważ w całym tłumie nie powiem przy sabotażyście, nie powiem na głos właśnie takich informacji, co ważne informacje myślę. Tak samo jak klucz, dlatego teraz dopiero wymieniłem te informacje z kluczem. Chciałbym się dowiedzieć więcej na temat chyba najgrubszego takiego chaotycznego i grubego zadania, którym było kółko i krzyżyk. Co o tym sądzicie? Co z tego wynika? To było popierdolone, jebane te kurwa kółko i krzyżyk. Nigdy więcej kurwa. To nie był mój błąd. Bardzo dobre zadanie dla sabotażystów. Dlaczego to nie był twój błąd? Już tłumaczyłem. To była kwestia tego, ja że... Ja to kwestia... Okej. Okay. Z chęcią to zrobię raz jeszcze w takim razie. Błąd polegał na tym, że Nadia błąd jest ustawiona... kiedy coś spieszysz. A Nadia nie wpadła sama z siebie na to, że... Ale ja na przykład pamiętam, że mnie ustawiałeś zawsze, jak ja tam przychodziłem. To cię nie wszystkim w pierwszym podejściu mówiłem, że chodź tutaj, tu jest podstawa, nie? Wszyscy się kapnęli, Nadia tego nie zrobiła, dlatego ja doprowadziłem do błędu w postaci nieskorygowania i dlatego dałem wam bonus 200 i to wytłumaczyłem. Ludzki błąd po prostu, nie? Ja najbardziej mam pytanie w sumie do Marysi odnośnie krzyżów, tych kółko krzyżyk, bo wychodziłaś ostatnia. Wszyscy podawali znać, że nie wolno nic mówić i dwa razy coś powiedziałaś. No, to przypadkowo, ale też na wejściu. No, bo ona jest tiktokerką, bo po prostu tiktokerzy są tacy, że gadają, paplają, dużo mają do powiedzenia. No, zdarza się, no. A później tutaj też. Tutaj może jakiś taniec, dźwięk, kurwa, coś tego jest. Wiesz, o co chodzi. No. Później po tych dwóch jeszcze raz. Jakby myślę, że Nadia bardzo wyraźnie dawała znać, jak wróciła, że... Przejście itp. Pójść do domu, każdemu ci może zdarzyć. Tylko tobie zwrócili uwagę już, jak wyszłaś pierwszy raz i później jeszcze raz. Zagrasz w trakcie gry. Myślę, że jak wróciłam, to wyraźnie dałam każdemu, spojrzałam na każdego i pokazałam mu, tak? Pokazałam, że jak powie, zjemu coś, to będzie na liście. I spojrzałam każdemu w oczy, żeby mieć pewność, że każdy to usłyszał. To Erezji powiedział, że no jest kamera, już można czuć się swobodnie. I myślę, że to po prostu, nie wiem, no... Wszyscy na się wtedy poczęli tacy, że serio? No jeszcze chciałem wrócić na chwilę do tej planszy, oczywiście bez żadnej agresji, ale zastanawiam się, jak zaszło to wszystko, ten początek z tym problemem z tej prawej strony. Bo ja rozumiem, że Rezi podszedł od przodu, tak? I były jeszcze te pierwsze skrable ułożone na prosto, tak? Nowcia. I jak stanęłaś koło Rezi i przeszłaś na prawo? Myślę, że to jak Rezi powiedział, że czas się zaczyna, to ja nawet na niego nie spojrzałam. Ja bym w życiu nawet nie powiedziała, gdzie on stanął. Nie patrzyłam, gdzie on stoi, bo dla mnie mógł być jadłowym obserwatorem i tyle. Ale na planszy. Ja nie rozumiem innej rzeczy, bo jak wróciłaś, to powiedziałaś... Ojojoj, coś się przyczepili do tej Nadii, kurwa. Czyżby ją chcieli gwałtować? 7 i 8 jest zrobiony, a mówisz nam teraz, że układa się w planszówkach zawsze po prawej stronie ten i się tak patrzy. Jeżeli byś patrzyła tak... Po dwa kroczki z prawej strony. A ja nic nie liczyłam, bo przyjmowałam twoje liczenia, no, w sensie. Nie, jak bierzesz rzędy od dołu, to nie liczysz od góry, który on jest. Tylko no tak jakby patrzysz na ostatni. Ja powiedziałam, żeby ostatni. Czy też pokazał, że jeden koniec koniec czasu, moi drodzy. Ale to zaczęła jeden tego już. Oho. Sobie nie Kłótnia! Wojna, kurwa! Baby się napierdalają. Tłumaczycie, niestety. Czas się skończył. W tym momencie już. Nie możecie kontynuować swojej rozmowy. Bardzo proszę o nieporuszanie kwestii sabotażysty i działań. Programu sabotażysty i działań tutaj. Organizacja będzie was pilnowała. I poproszę do głosowania. Nowcia od prawej. Byłem dzisiaj w pokoju. Widziałem ciekawą informację na temat koloru przy kluczu. Kurwa, myślicie, że oni wypierdolą tą Jeleniewską, bo ma ten czerwony klucz? Ale to był przypał w sumie, kurwa. Marysia pokazała mi swój klucz. Kolor... O kurwa, mać. To się zgadzał. AJ, po pierwsze, ze mną śpi, więc jak wyleci, to będzie całe łóżko. A po drugie, to trochę spieprzył zadań. A po trzecie, pasuje mi do typu wykonawcy.
zdecydowanie jest typem wykonawcy i myślę, że jestem bardzo sprytna, nadawałaby się na sabotażystę. Ale zagłosowałem na Nadię. Trochę zaskoczyłem się tym, że zostałem wystawiony na świecznik teraz, na obradzie. Rzeczywiście się staram, no ale grupa to odbiera inaczej. Nadia jest moim typem, ponieważ dzisiaj również została oskarżona przez wiele osób i może być potencjalnie osobą, która wleci zamiast mnie. Nie wiem, czy to nie będzie lokowanie produktu. To nie jest do końca mój typ, ale zbyt wiele osób. No nie mogę pozostać. Kurwa, ty nie wiem, każdy inaczej, stary! Mówi reszta drużyny, więc będę tutaj z nimi solidarna i dołączam do grupy. Po raz kolejny jest to Julia. Tym razem przez to, że popełniła... Aha, bo to dwie osoby wypierdalają. O kurwa. Przy ostatnim zadaniu. Jeżeli już plecy bolą raz, to na drugi dzień też będą bolały. Dwie osoby dzisiaj pożegnają się z nami. Programu Sabotażysty robią lotę. Kurwa, Jeleniewska wypadnie moim zdaniem. I zostanie 9 osób. Dzisiaj opuszczą nas... To mi się wydaje, że Jeleniewska na 100% wyleci, kurwa, bo przez ten klucz jebany. Dwie osoby, które zostały przez was wygłosowane, które uznaliście, że są sabotażystami w tym programie. Różne argumentacje mieliście, różne przemyślenia mieliście. Ale byliście bardzo zgodni. Ale kurwa z drugiej strony, nie? Bo ona ten klucz zdobyła z balonów, nie? Czy skąd? Bo ja nie pamiętam. No właśnie. To czemu oni kurwa... Po chuj oni to... Bo patrz, bo... Skoro ona ten kurwa klucz wylosowała randomowo... To na chuj oni się skupiają na tym kluczu, skoro ten klucz mógł dostać kurwa każdy? Mam dwie osoby. No nie? Mógł to każdy wylosować kurwa, dosłownie każdy, mogło każdemu wypaść. Kurde. Kurwa ten konop coś tutaj szponci. Jakieś alibi se chyba buduje, wiesz? I zacznę od płci pięknej. Z programu Sabotażysta. A po chuj ten klucz? Nie wiem! Dobra, uwaga! Marysia Jeleniewska. Ja pierdolę, mówiłem, że ją wyjebią, kurwa mać! Ona miała losowy klucz, stary, kurwa, z balona jebanego! Ja pierdolę! Możemy się z tobą pożegnać, a ty możesz pójść się spakować. Ja pierdolę! Dziękuję wam bardzo za grę. Ona ten balon chciała oddać Glencowi, ale on nie chciał? Bez kitu. Glencu tak. I opierdola, ale jajca. Patrzcie na jego minę. On jest kurwa sabotażystą jak chuj, nie? On jest sabotażystą. Zobaczcie, jak on jest kurwa zadowolony, stary. Albo jest zadowolony, że go ta kobieta przytula, albo że wbił jej sztylet kurwa w plecy i mówię, upiekło mi się. Chociaż nie do końca. Nie znamy się dzisiaj, nie? Musimy się pożegnać, bo to już cały czas. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Ja pierdolę. Chciałabym jeszcze tylko powiedzieć coś, czego nie zdążyłam powiedzieć podczas obrad, że ten klucz, który zaważył teraz o moim losie, pamiętajcie, że klucze ma tak naprawdę każdy z nas i one będą potrzebne do następnego zadania. On może równie dobrze otwierać skrzynkę, która należy do sabotażysty, ale ja mogę go wręczyć jakiejkolwiek osobie z was i to nie znaczy, że myślę, że ty jesteś sabotażystą albo ty jesteś sabotażystą. No przykro mi, że opuszczałam grę tak wcześnie. Dziękuję ci bardzo raz jeszcze. Trzymaj się. Ja pierdolę. Pa, pa. Możesz iść się spakować. Ach, no szkoda. Tak szybko zakończyć grę. Spodziewałaś się? Poniekąd tak. I myślę, że dlatego, że nie miałam czasu, żeby się wytłumaczyć na obradach, bo zajęliśmy się trochę innym tematem. Na pewno będę chciał ciebie spytać... A mogę ja strzelić? Zanim ten spicy content, który możecie zobaczyć w podsumowującym odcinku programu Sabotażysta. To dam teraz, wszystko, tylko powiem. To teraz coś, od czego jeszcze w pierwszej kolejności musimy zacząć, czyli komu to przekazujemy. Ale nie musisz nawet mówić widzom przed kamerą, jeśli nie chcesz. Jeśli chcesz, możesz powiedzieć widzom przed kamerą, komu mam wręczyć klucz. Wręczyłabym Nadi. Okej. Oho! Że ona nie jest sabotażystką, niech tak będzie. Będzie dla Nadi. No dobrze, przechodzimy do kontentu dodatkowego odcinka, więc tu już jest cięcie, a my tak naprawdę... A jak było kolor ma znaczenie, to może chodzi o kolor włosów? Że co, że nieuczesana, ruda? Ty, bez kitu. A tam nie było napisane chyba, że kolor ma znaczenie o
o tym. To będziemy teraz o kluczu o tym. Chyba, nie? Tam było po prostu tylko kolor ma znaczenie. Kto jest sabotażystą? No Rudym się nie ufa na przykład? Bez kitu! Ramię. Ma to sens! Jest, nie kurwa! No ale to nie wszystko. Bo jeszcze druga osoba. Się za dosłownie chwileczkę pożegna z wami wszystkimi. I również pojedzie do domu. Tak, chodzi o... Druga osoba nie... Nie pierdol, że hashtag dziwak. Zagłosowaliście, że... Z programu sabotażysta... Nie, nie pierdol, że AJ! Pada dzisiaj również. Albo Kinder, chuj wie! Ja myślę, że Kinder może być wypierdolony, bo... Albo Kinder, albo AJ, tak mi się wydaje. Kinder. Ja, no. No jego kurwa te balony kurwa rozjebały. No cóż. Miło było, dziękuję bardzo. Musisz. Kinder? Mogę spać u ciebie? Ja pierdolę, jaki chuj, mogę spać u ciebie? Decyzją jest przekazanie klucza przeze mnie, tak? Mhm. To się za chwileczkę od ciebie dowiem, komu chcesz przekazać klucz. W takim razie dziękuję ci za udział w programie. No cóż, dziękuję bardzo raz jeszcze wszystkim. Trzymaj się. Trzymaj się. Na mnie zawsze będziesz Kinder Bueno. Grupa uznała, że się nie starałem. Nie uważam, że tak było. No ja nie ukrywam, fizycznie nie jestem jakby wysportowany, więc uznali, że to ja jestem saboterzystą. Czy tak jest? Czy dowiecie kiedyś? No to idę do Wojtka, szukam. Ciekawe. Żuga jaka zadowolona była? No Żuga, to widzę, że ma jest psycholką stary, ona się cieszy z każdego niepowodzenia swojej konkurencji. Nie no, czy się żartuje, uwaga. Tak? Pewnie jesteście ciekawi, ile na koniec drugiego dnia programu Sabotażysta zarobiliście kaski. I sabotażyści też tej kaski troszkę zarobili, bo jak to aż... mówię, nie ufa się ani rudym, ani łysym, bo oni też mogą być rudzi. Pozdrawiam, nieuczesana gówno, rozumiem, co gadasz. Prawie 10 tysięcy, kurde, sabotażyści. Jest dla sabotażystów. A co? Dokładnie 9550 zł jest na koncie sabotażystów. Ale to jest wszystko razem od początku. Mm-hmm. Natomiast... Kurwa. Natomiast nie wiem, czy uczestnicy sobie dobrze radzą, bo mamy już z puli wyrwane ponad 2 dychy, a tak dużo ma sabo, nie? Czyli 20? Macie niewiele więcej, ponieważ uczestnicy mają 12450 zł. Ale i tak myślałam, że sabotażysta... Kurwa, sabotażysta ma prawie 10 koła, kurwa, na koncie. Ja pierdolę, to chyba w tamtej edycji nie było aż tak źle chyba. Tam dość było raczej tak, że sabotażysta raczej mało miał, o wiele mniej, nie? Pojebane to jest, kurwa, w sumie. Wszystkiego najlepszego, Xavery! Trzymaj się! Wszystkiego dobrego! Oj, przepraszam. Nie, czyli zostały prawie 3 dychy w puli jeszcze, tak? No. No powiem tak, wynik jest bardzo wyrównany. Wynik jest bardzo wyrównany. Co te pieniądze dają? No, sabotażysta dostanie te pieniądze, tak? A uczestnicy później dzielą się tymi pieniędzmi, czy jak to jest? Bo już nie pamiętam, kurwa, jakie były zasady. No cóż, Kinderku, no. Siedli na już nie pamiętam, kurwa. Wie, a, dostaje ostatnia żywa osoba, a, okej. Okay. Ja wiem, że dużo dziewczyn, ale... Praktycznie myślałem, że... wszystkie głosy były na ciebie i na Marysie. Praktycznie wszystkie. Prawda? Kinderku, jesteśmy na tak naprawdę w naszej bazy, nikt nas nie słyszy, to nie można słyszeć. Komu chciałbyś przekazać klucz twój, który mam w kieszeni? Czyli co? Czarny klucz z ósemką. Dobra, jak powiem ci na łóżko. Czyli nie chcesz mówić nawet widzom? Okej, okay. Dobrze. Czyli czarny klucz ósemka. Zobaczymy, kiedy się dowiedzą. Okej, okay, także kończymy nagranie, z tobą się pożegnam. I za chwileczkę powiedz mi... Aha, nie powiedział. Komu przekazuję ten klucz? Yo. Żegnaj, jutro śniadanie jest od 8.30 do 9.30. Pół godzinki wcześniej. Dobra. Jak się ubrać?
casualowo. Ale też weźcie proszę ciepłe ubiory. Co będzie wiało na kolorze. Wiecie, jakaś kurtka, jakieś coś, wiecie, jesteśmy w górach, nie? Pogoda, pogoda. Ale dziwne, Energylandia jest ogólnie zamknięta częściowo przecież. Słuchaj, dla nas jest wszystko otwarte, nie? Mordeczką. Życzę słodkich snów wszystkim i dziękuję za dzisiaj. Życzę udanych, spranych mózgów. Cześć. Podobno miał być czas na ogarnianie rzeczy. A Energylandia jest otwarta. Podcierając się, umknął mi się palec i został w dupie, ale było mi tak miło, że siedziałem tak z godzinę. Super! Wydaje mi się, że tak z godziny popatrzę, będę większy. Ten napierdala od rana. Dan idzie wspaniale. Oho! Byłem cicho i tym sposobem zostałem dalej w grze. Musiałem wyeliminować inne osoby, bo według mnie Julka Żugaj to jest 100% sabotażysta. AJ! Dobra, to jest... On jest kurwa, ma coś mu z ryja patrzy tak źle. Jakkolwiek to brzmi. Zobacz na niego kurwa! Może 50, może 50%, ale dalej będę forsował, żeby ich wyrzucić. No ale cóż, przynajmniej dalej w tym grze. Przywitajmy uczestników, piękny dzień. Ale kurwa ficik. Ale kurwa ficik. Ja pierdolę. Pełny zajebisty. Zobaczymy, czy uczestnicy również są wyspani. Ale skleił to, chłopie. Pełni energii. Podoszły mnie słuchy. Casual, teges szmeges. Że chyba ktoś w nocy myszkował i podglądał. Dzień dobry, uczestnicy. Dzień dobry. Wow. Dzisiaj będzie ciekawie. Takie odpalone. Moim zdaniem sabotażystą był Wojtek i Marysia. Też Konop wczoraj opowiadał, że był w pokoju sabotażysty i widział te profile uczestników. Tam był animator i wykonawca. Animator bardzo mi pasuje do Wojtka, który w pierwszy dzień, jak jeszcze się wszyscy nie znaliśmy, nie mieliśmy takiego luzu, to zawsze wypełniał ciszę, zawsze miał coś do powiedzenia i starał się, żeby wszyscy czuli się komfortowo i zapełniał tą przestrzeń i to totalnie pasuje do tego typu osobowości, więc wydaje mi się, że to było dwóch sabotażystów i że wygraliśmy już tą grę. Informacje. Rezi równa się fashion iPhone. Kurwa... Nie, wydaje mi się, że znać pana. Mówi Kamilek. Sabotażysty. Albo w nocy, albo nad ranem. Ale to tak poważnie, że ktoś kurde tak się włamał? Nie, to część chyba gry jakaś, nie? Że ta. Sabotażysta tam sobie poszedł. Że dostał dostęp, że dostał... Okej. Okej, rozumiem. Że musiał wchodzić od nocy właśnie, nie? W domku chłopaków nikt w nocy nie wstał, przynajmniej ja się nie obudziłem. Raz się obudziłem, ale to AJ wydaje mi się poszedł robić kupę. Albo i nie? A AJ... Ty cwano bestio! To nie wiem, żeby ktoś złamał jakąś zasadę w nocy i to na pewno nie byłem ja. Do pierwszej nocy słuchałem, jak łatwo gag śpiewa mi do ucha, więc miałem dosyć i poszedłem spać. To zawsze mogła być dziewczyna też, nie? Jakby to nie było, że ktoś z chłopaków, ale byliśmy my w dwójkę. A mówił wam Remek coś? Chłopaki tak? Mówił o tym, że ktoś był w pokoju sabotażysty chyba. To ktoś z was? W nocy, ale... No tak, tak, no my byliśmy z dwóch sabotażystów tam. Wczoraj wyszedł w nocy, ho. Albo Remek pierdolony po prostu zatrudnił aktora, który niby wyszedł, wiecie, dla fabuły, niby ktoś szedł w nocy, a tak naprawdę to nie był nikt z nich i kurwa, wiesz, żeby kurwa zamieszać, wiesz, taki event, canon event, wiesz, cutscenka, wiesz o co chodzi? Tato, miała być właśnie twoja rola? Aha, no to fajnie, kurwa. Szkoda, że ja nie mogłem wyjść i odegrać, kurwa, przemknięcia się w nocy. Ja sobie połączyłem kilka kropek. Wydaje mi się, że właśnie... Ty, łączy kropek! Nie za dużo powiedział, jak chodzi o jego wypad do pokoju sabotażysty, ten pierwszy, bo on był jako pierwsza osoba. I nie podzielił się z grupą wieloma informacjami, które tam były zawarte. Mam po prostu wątpliwości, jak chodzi o to. Natomiast jak chodzi o inne osoby, to dzisiaj pewnie zweryfikuję. Jedynie Karolina mówiła, że ona do piątej nie spała, albo ewentualnie pomyślałem, że ty lunatykowałeś. Nie no, kurwa, ja tak spałem jak zabity. Kurwa, łatwo Jan się pewnie najebał znowu, kurwa, i spał. Teraz ja lekko lunatykuję, ale taki mam. A skąd ty wiesz, że ja lunatykuję w ogóle? No bo mówiłeś, że gadasz przez cel.
Moi drodzy, mili państwo, wczoraj AJ przyznał mi się, że nigdy w życiu nie uderzał piniaty. I wydawało mi się, że w jego oczach widziałem taką... Też nigdy nie napierdalałem piniaty. Tęsknotę za dzieciństwem, za tym, że tego nie miał. Też czego nie miałem, a szakie tęsknoty nie mam. Tak czy inaczej, kupiliśmy mu piniatę z Avengersami, bo jest jednym z nich. Jezu, ale... może się odsunąć. Bo to kurwa w Polsce nie było takie popularne. To raczej w Stanach chyba, nie? A, no sobie AJ jest ze Stanów chyba, tak? O kurwa. AJ zacznie uczestników napierdać. Ale ty, dobrze wymierzone. Chciałam ogłosić, że dostałam klucz jak coś. To jest klucz od Mawiesi czy od Kindera? Od Mawiesi? Nie wiem, czy ja go chcę. Dostałem wczoraj klucz i podzieliłem się z tym tylko moim zdaniem najbardziej zaufaną osobą, więc chciałem się z tym też tutaj podzielić z wami. Uczestnicy najedzeni i przygotowani na zadanie. Choć nie mają bladego pojęcia, gdzie jadą i co ich czeka, to są zdeterminowani do tego, by wygrać. Jest na druk, to zakładam, że to jest wtedy jednak dziewiątka. Tak. O, dobrze. Nie? No taki. Odstaję. I tak jest ósemka, ale tak też jest ósemka. O! No, też mądre, co? Nie, nie. Sprawdzę, czy jedziemy w kierunku do toru. Hashtag dziwak. Energylandia. Ja bym chciał bardzo. Energylandia byłaby takim sztosem. To znaczy, że w kawę jest teatr polski i skręciliśmy, a była sztuka. Na jednej z tych no. A w pokoju sabotażysty była maska karnawałowa. Nie strasznie, nie strasznie. Nie, no przecież. Do teatru jadą? Zbrany garnitur. O, Rezi miał garnitur, no właśnie. Mi się bardzo podoba ten motyw, te rolki. Oni myślą, że co, do Energylandii jadą? Czyli sztuka. Znajdujemy się przed Teatrem Polskim w Bielsku-Białej. Ten piękny budynek ma już 134 lata, a po ostatnim generalnym remoncie... Wow! Zajebiście wygląda. ...robi on w środku niesamowite wrażenie. To właśnie w tym miejscu odbędzie się kolejne zadanie. Zebrałem uczestników przed teatrem przy historycznej fontannie z XIX wieku, by wprowadzić ich w szczegóły zadania. Co za mną widzicie? Teatr! Teatr! Zgadza się! Teatr Polski! Nienawidzę improwizacji. Teatr Polski! Tak, nienawidzę. Dobrze, moi drodzy, budynek widzicie, baner widzicie, zapraszam do środka. Mogę grać w krzaki. Ale by były ja, jakby oni kurwa, jak on by im kazał odgrywać jakąś rolę i normalnie ludzi by przyszli kurwa to oglądać. Ja pierdolę. Zdesrałbym się ze stresem, bym miał takie coś odpierdalać. Dobra, ale publika niezła. Dajcie wiwat. Jest jakaś publika. Patrz na moją rękę. Wibracja wpadła. A to co, kurwa, co? Uczestnicy mają 2,5 godziny na to, by przygotować się do spektaklu, który ocenimy na podstawie ocen, zarabiają w tym zadaniu. Spektakl musi trwać co najmniej 10 minut, a temat i rolę uczestnicy wylosują z kopert. Tytuł spektaklu. Czy jest ktoś chętny, kto chciałby wylosować? Razem wybierzmy kopertę, to gdzie? Którą wybieracie? Git? Tak. Tak. Już wziąłem. Jeszcze tej koperty proszę nie otwierać. Teraz bardzo proszę, by każdy z uczestników wylosował rolę i też jeszcze bardzo proszę ja tę kopertę pierdolę. Nie otwierać. No zobacz, jaka ładna. Ciekawe, co by tu wybrać. Sobie. Łatwo gang. Zły charakter. Dziecko. Szczypski sąsiad. Buntowana nastolatka. Dobry charakter. Przytakiwacz. Mężczyzna. Wujek z Ameryki. Pozostaje mi otworzyć najważniejszą kopertę, czyli jaki temat tutaj jest zapodany. To jest ta oczywiście, którą wybraliście, nie podmieniłem. Tematem waszej sztuki będzie tragedia. Masakra. Nie! Możemy tragicznie zagrać i będzie w temacie. Tak, oczywiście. Nie będzie tutaj ludzi? Będą. Ale ja pierdolę, no, czyli jednak będą! Że będą. Nie no, gada tak głupoty, żebyśmy się stosowali. Nie będzie. Uczestnicy zaczęli się przygotowywać do spektaklu. Albo kurwa, bo troluje. Czy nie? Kurwa. Jest to coś, co robimy na poważnie, więc mają też i mnóstwo czasu, by spektakl był naprawdę solidny, przemyślany i konkretny. W końcu będziemy go oceniać. Obyczajówka, nie tak od razu, że się coś dzieje, no to byłoby nudny film. Wiesz, miłość, że jest, że są razem w związku, kochają się. Ale to jest Hitchcocka zasada, na początku jest trzęsienie ziemi, a potem emocje tylko rosną. Okej, no dobra. Ale może się okazać, że to jest dziecko wujka z Ameryki, albo z nie przyjedzie wujek z Ameryki i nagle się okaże, że podobnie jest. Nie będzie troll. Ta, Rezy mówi. Czemu tak, luz, luz!
Nie będzie. 10 lat się okazało, że kurde, coś tak, mega podobne. I wiecie, bierzecie na przykład kieliszki i robicie taką samą sekwencję ruchów. Może przyleci swoją córką zbuntowaną na będzie o tego gada, żeśmy się stresowali. Ale na końcu się zakochacie. Pomimo, że jesteście jesteście rodziną i to jest ta tragedia. Totalny luz. Słuchaj, Nowciak. Możesz powtarzać z mamą angielski, bo przyjeżdża wujek i chcecie się pokazać, że wy tutaj na tej polskiej wsi też umiecie, też dalej. Odmień być. To może być taka postać komediowa, który po prostu wchodzi i mówi... Ej, właśnie, że ten, ja bym wychodził z niemi i mówi tak, i co mi się dzieje, no to jest niemożliwe, kurde, no mam rację, a ty... Fajne by było, gdybyś ty jako przy taki ważny dwie godziny mają na to, tylko byłbyś z uniwersum widowni, że chodzisz na scenę i jak taki lektor albo nawet z widowni mówić tak, ma rację, właśnie, prawda. Właśnie, wstajesz i to robisz. Fajnie by było, jakbyście, wy się w ogóle nie mogli dogadać, ale i tak się zakochaliście w sobie. Nie, bez tego zakochania się. Dlaczego? I będziesz się stałować potem. Sytuacja się rozkręca, uczestnicy już podzieleni na role wiedzą, co mniej więcej mają robić i budują tą tragedię. Będzie to wyglądało ciekawie. Najbardziej ciekawie będzie w pewnym momencie. Lina, to jest dla ciebie chyba! Ej! Lina, to będzie pasowało! A jakbyśmy mieli kontakt, który będzie nowym charakterem. Niesamowite, nie? Nie robicie! Witam wszystkich zgromadzonych. Ale właśnie, pasowało, że to na i wiesz, pali fajki, pije piwo, a ten podnieś wszystko tak z ręki, wiesz, fajkę i z depta, albo wiesz, piwo nie bierał. Ale jest obojętne, teraz rozpisujemy. Dobra, lecimy. Tak, oglądam to na spidzie, bo pierdolą chuj wie o czym. Nie pochwala ich postaw, po prostu. Czemu oni piszą to taką wielką czcionką, kurwa, jak oni chcą to zmieścić? Czemu tak z takim dużym kurwa piszą tym? Siedzi obok i komentuje. Kot nie pochwala ich postaw, po prostu. Bo nie widzą, a okej. Okay. Ten hajt Ameryki był, a on by siedział z boku, po prostu na krześle sobie, wiecie, taki rozwalony. Mówi, nie no, najważniejsze jest cześć rodziny. No to właśnie o tym mówimy od 10 minut, to znaczy, dlaczego gadamy cały czas dalej? W tym zadaniu sabotażysta może dość dużo zadziałać pod koniec przygotowań i w trakcie spektaklu, niszcząc go trochę, psując i powodując, że no, zostanie gorzej oceniony. Kasa jest sport do zdobycia, kasa, który nie zdobyć. A widzowie musieli podpisać na spektaklu? Serio? Byłam w tym spektaklu, musiałam nawet umowę podpisywać, pojebane, ale widziałam przynajmniej mojego idola Reziego. O kurwa. To oczywiście leci na konto sabotażysta. Dobra, dawajcie tak usunta, my lecimy dalej. A może tak, mam pomysł fajny, tylko nie wiem, czy to jest dobre, że co jakiś czas... No tak, żeby wiesz, nie wyszło, nie? Zastanawiam się na przykład, czy... Zastanawiam się na przykład, czy jak robili na przykład te zadania wtedy na tym rynku, czy wszyscy, co pomagali robić zdjęcia, kurwa, też musieli podpisać umowę? Chyba nie, kurwa, nie? Bo kilka ostatnich co jakiś czas... No to nie daliby rady, to nie ma szans, żeby to zrobili. Mówiłby, że byłaby cały dialog, co nie? Ale że ja to tak rozkminiałem, nie? Ja to tak rozkminiałem, że mówię, kurwa, że przecież mogli w chuj zaspoilerować, stary, nie? Wezwał jakąś policję, albo... I ktoś widział na przykład na rynku, ej, Rezi nagrywa z tego i tam tacy uczestnicy i tacy uczestnicy, ale nie widziałem żadnego spoilera w sumie. Nie za bardzo widzę jakieś utrudniające działania, nie? Ci, którzy nie robią nic, no to są po prostu osoby, które, po których bym się spodziewał, że niczego by nie robili, bo jest na przykład Konop, który jest, myślę, bardzo introwertyczny. To jest rola córki, no. Są różne śmieszne podziały na role, no nie? Nie każdemu ta rola też przypasowała. I tak, że jak się kończy terapia, ktoś nie zapłaci, tylko zaczynasz wyzywać. Ściąga hajs po prostu, 150 zł. Ja chyba pod dymie, jako kot się zesrał na dywan. Chcę grać dywan. Problem jest, że moim zdaniem idziemy w stronę tragedii, tylko bardziej komediowo, ale też a kto wytyczył tam kierunek tej komedii? No trochę ja, bo mnie bawi komedia, żeby się śmiać. Ja mówię, ja dostałem jakąś... Czy ty zabotujesz? Ty się do niej specjalnie, tak? Ej, musimy uważać, żeby się nie zrobiła z tego komedia, no bo za to będziemy mieć ujemne punkty też, no nie? Ale to... Sąsiad, jak masz na imię? K***a, czekaj, bo płykam powietrze. A, połknij całe. Jak się uczy bekać? Oni nie umieją bekać? Ja to jestem specjalistą. Ja jestem Andrzej, nie? Marian. No, Marian, no i nie podoba. Też nie umiem? Serio? Osoby, które sobie ja pierdolę, jakie lamusy jesteście. Ale czy to specjalnie... Ej, skipnę trochę, co? W mojej opinii, na chwilę obecną, ich sztuka to jakieś 4 minuty, może 5, a myślą, że już mają prawie 10. Ogólny zarys historii już powstał i uczestnicy przeszli do prób, by przećwiczyć wszystkie kwestie. Kochanie, to wszystko w porządku, tak? Jest okej. Dobra, super. Wiesz co, możemy na nogi, statuetkę, którą nogi wygrałeś, bo... I ja pierdolę, że to będzie komedia jebana, nie? Hej, Multi, a może zrobisz swój program z śmietanką polskiego Twitcha? Nazwiesz go Gawieć i rolą obywateli na zwierzaka będzie pełna kultura osobista. A rola sabotażysty, zachowywanie się jak zwierzak.
zajebisty pomysł. Dzięki za donate'a. Tragedia to utwór dramatyczny, w którym ośrodkiem akcji jest nieprzezwyciężalny i kończący się nieuchronną klęską konflikt wybitnej jednostki z siłami wyższymi. Losem, fatum, prawami historii, prawami czyli moralnymi. Czyli ktoś musi umrzeć albo skończyć jako przegryw, kurwa, i postać, kurwa, najgorsza, która zawsze będzie miała pod górę na przykład Syzyf. Czy prawami społecznymi. Tyle ode mnie. Na szczęście mamy to wszystko, na szczęście. Wszystko mamy. To moim zdaniem nie jest przypadkiem, bo tragedia to jest, chyba na tym się opiera właśnie, że to ale fatum decyduje. Ale pozwolę mi się zabić. Chodzi, nie, ale chodzi o to, że tragedia to jest chyba kluczowo to, co powiedział, że fatum decyduje, tak jak było w Antygonie, że to były niezależne od głównego bohatera, a my chyba opieramy, że to główny bohater sam z siebie z**ł. Żeby nie skończyło się tak, że oni powiedzą, że jest zero punktów, bo wiecie, bo to nawet nie jest na temat, że to nie jest tragedia, no, ale chyba to się to luźny rzut jest, bo wydaje mi się, że Rezi nie powiedział tego bez powodu. Musisz bardziej zdjąć kabaret, okay. Bo ma być bardziej poważnie, bo musisz tam, kurwa, płakać, ryczeć, kurwa. Mówi do kamery, że robią komedię z tego bardziej, więc tylko mnie bardziej konkretnie, nie? Czy uważasz z twojej perspektywy... Kurwa, ile jeszcze! Ile jeszcze tego gówna! Nie dam rady dłużej przeżyć! Kot. Znaczy postać, którą wybraliśmy na kota, czyli łatwo. Hydraulika! Się z moimi poprzednimi oskarżeniami pokrywało. Wydaje mi się, że bardzo często meanduje odkryć scenariusze i nie zgadza się na coś, co w zasadzie wydaje mi się wszystkim innym pozytywne, więc to okay. Tak. Tutaj mam w sobie definicję, że w tragedii często się coś kończy i potem jeszcze jest chwilę zakończenia. I kot wejdzie. I chciałbym, żeby na finale był kot u terapeuty i mówi tak. Ojciec się zabił. Ta zwariowała i coś tam, młody uciekł, nie? Ale to jest powiedzenie, bo dokładnie wprost co się wydarzyło. Tak. A może usiądzie i powie... Ale dokładnie tak jest w tragedii. A może on powie, usiądzie i powie, i oni na mnie mówią zwierzę. Kod jest jako chór u nas. W tragedii dużą rolę odgrywa chór, nie tylko komentują, rozgrywają coś na scenie wydarzenia, ale także stara się ostrzegać głównego bohatera, dawać mu wskazówki lub kazywać mu współczucie i pomaga dalej. No tak, to pasuje wszystko, bo kot wszystkim pomagał, był dobrym charakterem właśnie, a na koniec on skończył tragicznie, niezależnie od swoich czynów. Tak, a dlaczego skończył kot samotnie? No bo wszyscy odeszli. Cała reszta była. W tragedii zwyczajowo nie wprowadzało się na scenę dramatyczną, jestem taki jak śmierć, bitwa, okaleczenie, bohaterowie mogli o nich rozmawiać lub zawać z nich relacje, ale nie było one prezentowane na scenie. To dlatego zajebista jest ta końcówka, moim zdaniem. Myślę, że też jest to... Czyli tak nie dosłownie po prostu. Bo kurde, ja wymyśliłem, bo ja mam rolę kota, co nie? I na końcu jest terapeuta. Ja wymyśliłem, żeby mu zacząć się żalić. Czyli nie może jednak, być kurwa śmierci. Szkoda. Że to wszystko jest ciężkie, że muszę, wiesz, pić z miski, tak gadać o tym, że kota jest ciężkie. Tragedia mogli dać dzień bez słowa na K, bez kitu, kurwa. Przecież ja pierdolę, przecież to jest chłopie... Zacząć tak powiem, tak? Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ja nawet nie jestem kochem, nie udaję, wiesz, że jestem... To jest chyba definicja tragedii, nie? Okay. Ale właśnie powiedzieli, że to już przeginka. Macie 3 minuty na scenie. Po tych 3 minutach ze strojami swoimi idziecie do garderoby. Daj, ja bym to na co dzień nosił, nie? No ale kurde... Zajebiste. Mega zajebiste. Ale kocica. Mogę zacząć się na podglądzie? Pokazałbyś mi? Sorry. Macie jeszcze godziny na to. A jak debi. Fajnie, fajnie, że tak wygląda. Co jak Rezi teraz powie, że zamieniamy się rolami? Namieszałoby to, ale to byłoby... To byłby dramat. Ale fajny plot twist. Ale wiesz, co chodzi. Klasyk. Nie mów tego głośno. Bo on to wymyśli. Tak. Zamówisz, w ogóle wyszła tragedia. Chciałbym, żeby wtedy AJ był kotem. Ostateczne przygotowanie. Ale sztos. Ale nic nie dotykajcie, nic nie kładźcie. Łooo, profeska! Łazienka jest obok drzwi po lewej stronie. A po prawej stronie jest pomieszczenie, gdzie jest nasz specjalny gość. Oby patyckie, oby... Aha! To mi jednak mnie nie wzięli, widzowie, bo byłem beznadziejny, mnie nie potrzebował mnie nikt. Zaproszę naszego gościa. Specjalnego, dobrze? No gdzie ja się do teatru, kurwa, nadaje, tak? Morgan, dobra, Will wiem. Smith, Will dobra, Smith. Jakaś aktorka, bo aktor. Widocznie według Rezego nie umiesz udawać? Kurwa, no, to w sumie to komplement, bez kitu. Nie jestem taką, kurwa, marionetką influencerską, tak? Jak te kurwy, co wzięły udział w tym... Will Smith. Żartuję, szanuję wszystkich tutaj, co wzięli udział. Kochani, wielkie brawa dla pani Marii. Brawa. Aha. To byłem po prostu za młody.
Pani Maria jest specjalistką od charakteryzacji i wszystkie osoby, które są przebrane i chcą troszeczkę make-upu, troszkę chcą tutaj się upiększyć, zmodyfikować swój wygląd, to zapraszamy do pani Marii, która jest w pokoik obok was. Jaka słodka! Czasu zostało 42 minuty. Co? 42 minuty tylko, żeby założyć strój? Jak my zdążymy? Jak my to zrobimy? To jest... jak to ma zadziałać? A może zadziałać. Tak do góry? Ja pierdolę. A, nie wziął mnie dlatego, żebym się w co nie zmieścił, kurwa. Wiadomo, uczestnicy programu Sabotażysta bardzo uważnie przygotowują swoje stroje do spektaklu. Mają do tego też robioną charakteryzację. I będąc już kilka chwil na backstage'u, nie wiedzą i nie słyszą oni, że przed wejściem teatru zbierają się setki ludzi. O kurwa! Dokładnie tak. Przy współpracy z miastem Bielsko-Biała przygotowaliśmy dla nich niespodziankę. W postaci żywej widowni, która będzie oceniała. Ja pierdolę, spektakl. Jednak nie trollował, kurwa. Będzie to a ta ogromny... Nadia tak! Nie no, on tylko gada, żeby nas zdęć, żeby nas zastresować. Utrudnienie dla uczestników, bo tak ogromna publika na żywo ja stresuje pierdolę, to bardzo. Nie. W szczególności, że... Ja pierdolę. Szła dzieweczka do laseczka, wielki wilk ją ruchał. Rozerwało dziewczyneczkę i chuj, czuj dupa! Cześć, jestem multi, lubię mokre brochy, jak byłem mały naszczałem, raz niechcący do szafy hashtag ciasne szparki. Idź kurwa do psychologa, debilu. Że większość ale dzięki za 20 złotych. Nie ma w ogóle doświadczenia scenicznego. Jak pijesz z wąsem? Troszeczkę utrudnia mówienie. Ale dobrze, ja nie muszę mówić wyraźnie po polsku, więc może być to element. Ale bardziej męsko wygląda szybko. No, ale wygląda tak... Jak przyjeżdżę, to po babci Kasi prawdziwe te, normalne. Wiesz, ile to kosztowało kiedyś? Nie ma piwo. Kiedy ostatnio rozmawiałem, był ze mną na piwie. Respik, kurwa, zjadł. Ale tylko na jednym. Jestem Polaczkiem. Wszystko mi przeszkadza, ceny są drogie. Kiedyś to było lepiej. On tak wygląda, kurwa, jakby... Ej, on wygląda jak taki profesjonalny aktor, takiego, kurwa, wieśniaka, że wygrał. Takiego parobka, kurwa. Nie była chińska, ale też dwa dni działała. Ma taką twarz, kurwa, jakby jego, nie wiem, ojciec nazywa się taki... Jakby miał na imię stary Staszek. A on nazywa się, kurwa... Chuj wie. I profesjonalistka, to widać. Uczestnicy kończą się przygotowywać kompletnie nieświadomi tego. Co sprawia wrażenie gościa, który zrobił self-release singla na chomiku. Ja pierdolę. Że zbiera... O, jestem widzowie! No, żartowałem, mówiłem, że mnie nie ma w odcinku, ale jestem jednak. Tak, tak, moi drodzy, jestem jednak w odcinku, a? Postać specjalna. My właśnie w tym momencie na widowni jednak zawsze... mówiłem, że będę. Setki osób. Jakiś losowy ziomek. Nie ma! Nie ma! Uczestnicy programu Sabotażysta nie wiedzą, że tu jesteś. Ja naszym zadaniem będzie po prostu wprowadzić ich trochę w stres. Pierwszy rząd będzie oceniał ich sztukę. Bardzo ważnym elementem będzie element, który będzie dosłownie za 2-3 minuty. Na mój znak. Zrób Julia, słuchaj, zabroni im fot. No bardzo dobrze. Nie, Miszyczko! W teatrze nie robimy zdjęć. Największy hałas, jaki potraficie zrobić, możecie tupać, możecie klaskać, możecie krzyczeć i wiwatować i wołać tych uczestników. Znaczy wołać, no krzykiem będziecie wołali. Oni wtedy będą w korytarzu, nie wiedząc, że jest widownia większa niż 10, 15, 20 osób. Wydaje mi się, że wszystko wam powiedziałem. Chyba wszystko. Fajnie, że jesteście. Mogłem być w innych miejscach w swoim życiu. Mogłem być na studiach teraz spokojnie. Prostuj. Boris, ty idziesz do klubu, wychodzisz z kibla, tam widzisz takiego kota. To było coś więcej. Styl kota, mordę w kurwa. Teraz mam pozwy. Dziwak. O kurwa mać! Spróbuję, żeby k***ł. Albo nie, bo to nie nasze. O kurwa! No, piękna jest. Duża taka na to. No mega śmieszne. Chuj się za górę. Ekipa, kogo nie ma? Nie no, chłop się za babę przebrał. Ale jajca, widzowie. To jest najlepszy humor, kurwa. Chłop się za babę przebrał. Ale dla jego, kurwa, usprawiedliwienia nie zrobił tego z własnej woli, tak?
Nie umiem robić robaka. Nie mogę! Nie poznałem cię, stary. Mocne. Ja nie zakładam okularów, żeby nikt mnie nie rozpoznał. Naprawdę. Ale serio, bez okularów nie da się. Wow. Widzieliście jakieś sabotowe? Na wiąż była malowana. Ja próbowałem kilka razy bardzo mocno nakreślić, jak ma wyglądać tragedia i mam wrażenie, że Nadia ignorowała, ale tak samo mi ignorowała wczoraj, k***a, przy tym jest. Ale nie, ale to jest znowu to dowództwo takie, no, że już się wkręciła w swój film. Ja się strasznie czuję. Źle się czujesz? Ale z tym, że że musisz wyjść na scenę, czy ogólnie zdrowotnie? Jakoś nie, brzuch nie boli. O kurwa, to jest właśnie to, on się źle czuje, stary, bo go za babę przebrali, kurwa. Ja bym się tak samo czuł, nie? Nie robisz. Kazali mu to jeszcze zrobić. To jest to za bardzo dobre tabletki, jeżeli potrzebuję. Mam jedno bardzo ważne pytanie. Nie. Jak nazywa się wasza sztuka? Ustaliliśmy to 55 cali? 55 cali według mnie brzmi tak tajemniczo, ale jednak. Ewentualnie to terapia bym powiedział, bo to jest fajnie się z nie, terapia. Z zakończeniem. Terapia grupowa. Nazwijmy tragedia. No nie wiem. No może coś z sabotażystami w tytule. Dwie minuty bycia babą i już mu niedobrze. Klasik baba. To jest powiązane, jest. Nie no, w sumie wszyscy sabotują się nawzajem, no, swoje życie, nie? Tylko jak to ładnie ubrać słowa. Jak wiesz, self-sabotaż to tak średnio, nie? Sabotażyści. Jezus, naprawdę jest taki problem z tym 55 cali? Może nie, nie czujecie tego, tak? Może zamknięte oczy. Jest, jest, jest prosta nazwa. No. A 55 to nie jest trochę mało? Jaki masz teraz w domu? 80 i to jest mało. Znaczy... 65 jest... Odjebało influencerkom. Ale zakładając ubranie, to raczej to nie są lata nowoczesne. Ja nie mam, my nie mamy żadnego telewizora. Na przykład. I to jest prawdziwe, a to... 80 cali, nie, to jest kurwa za małe. Myślę, nie, no myślę, że to jest współczesna sztuka. Znaczy, patrząc na nas. Ale... Uczestnicy programu Sabotażysta. Jaki tytuł jest dla nie, nie mam projektora. Waszego programu? 55 cali. Fajne, ciekawe, tak? Chciałbym wiedzieć, co się za tym kryje. Uczestnicy, czy jesteście gotowi? O kurwa! 55 cali! Ja pierdolę, jestem ciekawy twój tej reakcji, stary, jak oni usłyszą te krzyki, kurwa. Pójdę mnie to ciekawie, nie? No bawimy się, hej! Zapraszam wszystkich uczestników. Ja pierdolę! Jak ja bym to usłyszał, przysięgam, bym chłopie się zrygał chyba, nie? Ja pierdolę! Uwaga! 3, 2, 1... Och kurwa! A krzesła już na scenie są. A może przejść na ej, to jest dźwięk podłożony! Uczestnicy byli przekonani, że hałas widowni i te wszystkie okrzyki były puszczone z głośników. Zaraz się zdziwią. Jeszcze raz! Ja pierdzielę. Są. Chyba to jest koniec, ja? Ja pierdolę! Jesteście częścią programu Sabotażysta. Brawa dla was! O kurwa, to niezłe głośniki, wariacie! Uczestnicy przed sekundą dowiedzieli się, że tu jesteście. I jeszcze kilka sekund potrzebują, by opanować emocje i bijące serce, które im się pojawiło. 55 cali, to wystarczy, nic więcej. Znajdźcie sobie jeden punkt. Znajdźcie sobie w ogóle jeden punkt. Na widownię lepiej patrzeć. Tak, znajdźcie jeden punkt, tylko na niego patrzę. Ja zapraszam na spektakl. Tylko się nie napędzajcie. Kurwa, Konopski, tam już prawie umiera, chłopie! Tematyka, którą wylosowali, to tragedia. Potrzebujemy jeszcze chwili i ostatni giwat dla uczestników Sabotażysty! Ja pierdolę jeszcze do... kurwa! Pierwsze pytanie. Czy ktoś odpada? Czy ktoś chce spasować? Minus 1000 na konto Sabotażysty. Nie, nie. Nie. Chłopiec. Oszalałeś? Jesteście gotowi? Tak. Dobrze. To szykujcie się. Ja! Odliczę 5 sekund do kurtyny. Ja właśnie dlatego nie mogę brać, ja nie mogę brać udziału w takich programach. Ja mogę się pojawić, powkurwiać kogoś, być prowadzącym, ale kurwa, jak ja miał kurwa, nie, pierdolę to chłopie, wyjebane chłopie, nigdy więc, nigdy. 4, 3, 2, 1. Tam mi się by chciał, kurwa widzowie,
Mi by się pewnie zechciał srać, kurwa, przed wyjściem. Ja zawsze przed koncertem mam tak, że szczam, kurwa, z 5 razy, człowieku. Ja mam tak, idę szczać, mówię, dobra, idę szczać, bo już zaraz mam, mam tak, 5 minut, kurwa, wejścia na scenę. Mówię, idę szczać. Stary, 2 minuty, a tak. Nie, dobra, muszę iść jeszcze raz się wyszczać, kurwa, nie? I człowieku, nagle, chłopie, mi się srać, tak, ja pierdolę, chłopie, koniec, nie? Ale dobra, jakoś się zawsze daje radę, ta. Raz miałem, kurwa... Ktoś wykupił pominięcie. Raz piosenki. Miałem tak, że poszedłem srać w trakcie koncertu. Był aktywny, bo inaczej ktoś stracił 15 000. To raz mi się to przydarzyło. To było, kurwa, na nowej fali. Tylko że nawet nikt się, kurwa, nie skapnął, bo była zamianka i ktoś inny po prostu wszedł na scenę i zagrał parę swoich numerów, a ja poszedłem się szybko wysrać. I wróciłem i ludzie myśleli, że tak miało być. Witam. No, normalnie, chłopie, normalnie w trakcie zszedłem, kurwa, poszedłem się wysrać. Ktoś inny wszedł akurat, gość, to był chyba jakiś gość. Nie pamiętam, kogoś zaprosiłem chyba i ktoś, kurwa, normalnie swoje numery zagrał, dwa swoje, trzy numery, ja się wysrałem, wróciłem, kurwa, nikt nie zauważył nawet. O kurwa, on to zapowiada! Zgromadzony. Na spektaklu 55 cali. Jezus Maria, wujek przyjeżdża zaraz, wszystko trzeba... Nie no, słuchaj, wujka tyle u nas nie było, szklane wszystkie te świeczuszka... Dobra, czekaj, gdzie jest odkurzacz? Gdzie dałaś odkurzacz? Pod prądek, proszę. Boże, bo tu trzeba... Jezu, taki syf w domu, wujek może być w każdej chwili przed... Tu jest. Kochanie, czy wszystko w porządku u ciebie, tak? Telewizor? Dobra. Piotruś, chodź, Piotruś, szybciutko. Nogi do góry. Proszę cię, nie przeszkadzaj, dacie powiedziała. Poćwiczmy angielski, bo to wstydu nie może być. To be. I. Am. You. Are. Dobrze, dobrze. Wiesz co, jeszcze przyniosłam tą statuetkę, co wygrałeś na olimpiadzie. Futro po babci Kasi ubrałam. Olimpiada, to nie wiem, czy to była taka olimpiada. No. To był konkurs talentów i w sumie ale to... Ale ważne, że jest. Wiesz, to nie było nikogo innego. Wujek przyjechał, Jezus Maria. Wujek, tak. Dobrze im idzie. Tu. Welcome everybody. W pokoju saboterzysty była maska, a Julka bardzo dobrze gra. A właśnie, kurwa, bez hitu. A co to za młody kawaler? Tak, to mój Piotruś. O, ja pierdolę, kono! Gdzież moje manners dla pięknej damy? Oczywiście będzie to flowers, bo o mnie potrafisz zadbać. You can buy your flowers. Głową, kurwa, głową w tu. Ty głodni jesteście po podróży. Ja pierdolę. Specjalnie wyszukaliśmy tutaj z Piotrusiem burgery. Zrobiliśmy burgery dla was. Burgery? Ja może po nie pójdę? A jakaś kiełbasa, ogórki kiszone, coś po włosku, polskie, gdzie wasze... A chcecie polskie? No, po to przyjeżdżamy do home. Ale to spróbujcie sobie może burgerka. A takie polskie, amerykańskie... Zobacz, Jessica, to jest polska prawdziwa kiełbasa. Fucking gówno. Uwaga! Nieraz się pokłócimy z Krzyśkiem, ale zawsze normalnie, kulturalnie rozmawiamy. Aha. I na pewno... Nikt go na pewno nie wyrucha. Nie wyruchał. I ruchać nie będzie. Bo jest tutaj u mnie, w Głupczycach, mokry siusiak. Dzięki. To niezła tragedia. Fucking gówno. Czyli chyba nie smakuje. Chodź, kochana, ja ci pokażę, gdzie jest sklepik. Chodź, zaprowadzę cię. Jakbyś w Teksasie, to byś wiesz już, czego dostała za takie słowa. Chodź, kochana, ci wszystko. Good morning, left, right. Shop. O, Peter, chodź, tutaj wujek ci wytłumaczy. Tu jest, tu masz, o no, jak klikasz, to jest światło. Nie macie takich polem, my to wam przywieźliśmy. Mam nadzieję, że sobie znajdziesz tutaj. Dziękuję. Marian! Who's that? Don't move! Don't move! Stay still! Stranger in house! Kto to,
to jest? To mój brat jest. Mariana? Marianka, tak. Andrzejek to... Neighbor. Neighbor? Skąd ty jest? Po polsku jest. Po polsku się mówi, jesteśmy w Polsce. My tu przyjeżdżamy z oświeconego kraju, a wy nam tu po polsku? Po gdzie polsku? Wasza gościnność? Po polsku! Jessica, wracamy do domu! Marian! Zosia! Co się dzieje? Napijemy się? To zapraszam, meczyk akurat trwa. Co ty się odpierdziela? Weź, co się odpierdziela? No weź, ale fajny meczyk to jest. Meczyk trwa, to się odpierdziela na dzisiaj. Nowiutki, co? Mm, 55 żony... cali. Żona też... Co ty się dzieje? Widziałeś? Meczyk. Piotruś wygląda tak samo jak ten chłop z Ameryki. Marian, do domu, natychmiast! Halinka cię wołała! Już padnie wieczorem, powtórzaj! Marian, pomyśl! To nie wolę zbywać, Marian! Co tam, Mariana? Tak drutą japę. Nie już. Chciałabym z tobą porozmawiać o moich problemach. Proszę, proszę, usiąść. Po prostu tak się zestresowałam tym przyjazdem tego wujka z Ameryki. Dzięki, i trochę mam wrażenie, że Piotruś to odczuł, że byłam trochę dla niego za agresywna. Tak. Tak myślisz? Się wczuwam. A z drugiej strony on musi wyrosnąć na porządnego chłopaka, wiesz, no to musi być mężczyzna, no nie może być, wiesz. Oczywiście. Tak, no tak. Właśnie. A może jakbym po prostu jakoś z nim porozmawiała? Tak. Tak, jesteś nieocenionym terapeutem, dziękuję ci bardzo. Przepraszam bardzo. Tak? To będzie 200 zł. A, no kurwa, to ma być tragedia! Tak, zapomniałam, przepraszam, to pewnie wybaczy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Halina! Nie wiem. Nie uwierzę, co się stało. Ale Halina! Ale... Zanim zacząć jąkać, możesz się uspokoić, dobrze? Bo już się nie mogę słuchać. Marian ma nowy telewizor. Przyjechał chłop. Ale jaki... No... Andrzej, jaki chłop? Co za chłop? Chłop ma nowy samochód, amerykański. I przyjechał nie z Polski. I wygląda... Chłop wygląda jak Piotruś. Chłop wygląda jak Piotruś? Taka brzydota rzeczywiście musi być genetyczna. Żona Mariana poszła dzieciak, w las! Kurwa, help my dawaj penis nemu. Is broke, shitting cow bow. Nieraz była taka sytuacja, w której skończył się liquid i Andrzeju, trzeba było się spuścić do grzały. Jak intelektem nie błyszczysz, nie za to cię pokochałam. Tak, tutaj myślę, że dochodzisz do dobrych wniosków. Biedny Marian. Nie, biedny to on dopiero będzie. Powinniśmy, wiesz co zrobić? Zaszantażować. Nie. Oczywiście z dobrego serca, żeby wyciągnęli konsekwencje. Ale co to dla nas? Co będziemy mieć z tego? Mówiłeś coś o telewizorze? O, fajny jest. Andrzeju, wiesz, że zbliża się mecz? Ty jesteś diablic? O, w niedzielę mecz. Za to mnie pokochałeś, Andrzeju. Diablica. Właśnie, bo to po chrześcijańsku. Tak. Jesteśmy w Polsce. Zdradę powinno się tępić. I właśnie, mamy tam chłopa. Możemy o tym pogadać. On nam doradzi, co zrobić. Tak? Tak, pójdźmy do niego. Dobrze, Andrzeju, idziemy. Fajnie. Witajcie. Aktorzyny, kurwa. Mamy problem, ale to żona już powie. Liczy się tutaj nasza kochana sąsiadka. Otóż... Tak jest. Dopuściła się ona zdrady. I jeszcze z kimś z Ameryki. Tak. I z tej zdrady, owocem tej zdrady jest dziecko. Uważam, że w takim przypadku, oczywiście dla dobra rodziny, powinno się poinformować o tym. Tak. Powinniśmy coś za to dostać, prawda? Tak. Żona dobrze mówi, tak? Tak. No, proszę. Dziękujemy za poradę. Fajnie. Oczywiście 200 zł, proszę. O. Zdzierstwo. O, ale tak. Płaci. Tak. A, nawet ty mnie nie rozumiesz. Name? Jessica. O, mam tego dosyć. Cały czas się kłócą, nikt nawet mnie tu nie zauważa. Jarasz? Czy palisz? Nie understand, man. Smoke? With yeah. me? Yeah. Trzymaj. Ogień? Masz ognia? Fire. To sobie popaliliśmy. Kto ma ognia? Mam nadzieję, że ty. A jak? No to zapa. Ale proszę państwa, mimo że dałem wam ogień z dobroci mojego serca, to nie jest najlepsza decyzja w waszym życiu. Czy warto palić? Ty nie rozumiesz. Ja pierdolę. Ale to nie o to w tym wszystkim chodzi. Czasami warto pomyśleć nad swoimi decyzjami. Fucking cat, man.
to. Ja pierdolę. Nie zaliczę im tego. Musimy porozmawiać. Mój mąż, oczywiście bardzo bystry, jak na niego. Bystry. Dopatrzył się pewnych podobieństw twojego dzieciak. Syna. Witam was z tej strony, Junk Multi, mam dla was mokry rap. Wujkiem z Ameryki. Ja pamiętam, co ty robiłaś. Omega rap! Przepraszam. Dzięki za to. No, co mamy na myśli? Nie, no, wiecie, kochana. Poproszę. My chcemy pomóc, my chcemy, żeby wasza rodzina była szczęśliwa. Więc... A myślisz, że ja nie chcę, żeby moja rodzina była szczęśliwa? Rujnujesz życie Marianowi! To on mi zrujnował życie! To on mi zrujnował życie! To on siedzi przed telewizorem cały czas! A ty co? Że ja nie chciałam być kochana! A ty co? Jedziesz do innego kraju i się zabawiasz? Wychowuję nic z Amerykańcem? Biedny Piotruś! Dajcie mi to spokój, to nie jest nawet wasza sprawa! Nie jest sprawa? Oczywiście! Marian to mój chłop, mój sąsiad! A ty co mówisz, że co możesz przyjechać do Ameryki? Niszczyć życie Piotrusiowi? Oho. Oczywiście, kochane, możemy ustalić pewien plan. Jaka jest jego rola oprócz bicia kotem, kurwa? Nie chcesz, aby mąż się dowiedział? No to uznajmy pakt na nasze dobre serce. Uznajmy wymiana telewizora za dobro rodziny. Fajny, nowy, a w niedzielę mecz. Na ile wyceniasz 55 cali? Zaczekajcie, przegadam to z terapeutą. No chwileczkę. Proszę, proszę. Dziękuję za moje pieniądze. Zdradziłam męża wiele lat temu. Tak jest. I to się zdarzyło przypadkiem. Przyjechał Billy, zadbał o mnie. On po prostu był miły. Tak. Myślisz, że powinnam powiedzieć prawdę mojemu mężowi? Tak. Ale na pewno nie oddam im telewizora, prawda? Tak. Tak. Okej, okay. Dziękuję ci bardzo. A, tak. Przepraszam. Taka zapominalska ostatnio jestem w szpitalu. Tak. Dobra! Ja mu powiem prawdę. O, całą prawdę! Możemy zniszczyć naszą rodzinę, ale telewizora nie tkniecie. To jest nasz telewizor. Nasze 55 cali. Ale w niedzielę tu przychodzimy na mecz. Zapraszam. Ugościmy, wódeczkę kupić? Ja kupię. Tak, dobrze. Co ty k***a znowu oglądasz? Pieco! Pilot się popsuł, weź puszek, nie wiem, baterie wymienię, bo... K***a, to jest telefon. Ja pierdolę! To dlatego nie działa. Dobra. Dzieciak, kurwa, po amerykańsku jak za dawnych czasów czeszę kuca i lecę se do lasu, w kasynie jebało mnie stado murzynów. Nie zapomnę tego absurdalnego zdarzenia. Aź, karamba! Nie słuchajcie tego, widzowie, to jest AI mówi. I czemu ty piszesz w tym donacie multi dwukropek, dzieciak dwukropek? Na chuj ty piszesz dwa głosy, kurwa? Skoro działa tylko jeden. Ten pierwszy. Ty mnie nie rozumiesz. Oni mnie nie rozumieją. Oni nawet nie zauważyli, że nie... Ty! Ale czekaj, ja zapomniałem w ogóle, że to jest program sabotażysta, tak się wkręciłem. A co jeśli łatwo gang to jest kurwa... ten... Sabotażysta im pierdoli i robi im komedię, kurwa. Z tego, żeby... No właśnie, kurwa! Dupy to mam. Ja to zapomniałem o tym w ogóle! Chodź, znajdę ci jakieś miejsce. O 20 zł głosy zdziałają, ale dzięki za 7 zł. Jessica! Jessica, gdzie ty jesteś? Wracamy do stanu! Marianku, co tam u ciebie? Wszystko w porządku? Wiesz co, bo właśnie chciałam z tobą o czymś ważnym porozmawiać. No. Pamiętasz Piotrusia, tak? Nasz synek? No, kojarzę, no. Kilkanaście lat temu on... tak się zdarzyło, że wiesz, mieliśmy wtedy ten taki... problem w związku, ja się czułam niekochana i pamiętasz Bilego, twojego brata, wujka z Ameryka? Kojarzę. No to... To Piotruś jest jego synem. Mhm. Nie rusza cię to? Dlaczego ja mam telefon? Przyniesiesz mi pilota? Marian, po prostu z tobą się nie da. Nie da się z tobą. Ja ci właśnie wyznałam, że cię zdradziłam, a ty cię martwisz o pilota? Nie widzisz, meczyk jest. Marian. To jest rozmowa. Marian, proszę.
proszę cię. To jest ważna sytuacja, chciałabym to jakoś wyjaśnić. Andrzej i Halina się martwią o naszą rodzinę. Ja chcę, żeby to jakoś przetrwało, żebyś mnie zrozumiał. Zapraszam. Porozmawiaj ze mną, proszę cię. Obejrzyjmy mecz. Nie, meczek jest teraz ważny. Zobacz na ten telewizor. 55 cali. Liga Mistrzów. Chcę wstać się, bliżej więc cali w dół. Wejdźcie. Odchodzę! Oj, ta baba, tylko jęczy, jęczy. Ej, dobra! Niecież mi tego pilota, tylko brakuje pilota do kompletu. W sensie, co? Pilot? Tak. No dobra. Ja pierdolę, ej! Macie jakiś pilot? Weź ten sam przenieś. Nie ma pilota. Puszek, przydaj się wreszcie do czegoś. Ale się... Serio się starałem. Zawsze. Dawałem ci piwo. No i w ogóle byłem spoko dla ciebie. A ty mnie traktujesz jak... jakiegoś... pchlarza. Weź ten... k***a telefon. Jabie. Ten telewizor. Ej! Co? Ale nie telewizor! Mnie to wszystko w k***a! No nie no! Ale żeby telewizor, to jest przesada. Trochę mnie poniosło. Spokojnie, Marianie. Ty dałeś mi ten telewizor. Nie przejmuj się. Uwaga! Ważny komu, Sot! Dzisiaj nie będzie horroru, jutro będzie stream jak w każdy czwartek i w horror pogramy jutro. Dzisiaj po sabotażyście kończymy streama. Powtarzam, jutro jak w każdy czwartek robimy streama. Nie! Nie! Widzowie, to donate, to jest AI donate. Będzie horror po sabotażyście, będzie horror po sabotażyście. Ale pan telewizor, nie telewizor! Będzie horror! Jutro nie ma streama, dzisiaj jest horror. Ale o co? Nie jesteś szczęśliwa? Ma to co chciałaś! Co nigdy! Co ze mną nigdy nie jesteś szczęśliwa? Ja będę oglądał telewizję i to ja urządzę! Gdzie jest Jula? Jula? Piotruś? Puszek? 55 cali? Moje serce. OMG, stinky cheese, yikes! Całkiem nieźle im poszło, kurwa, tak szczerze. Tak szczerze, całkiem nieźle im poszło, ale kurwa... W kurwę dużo śmiesznych momentów, nie wiem czy im to zaliczą, kurwa. Chociaż ja nie wiem, tragedia może mieć w sobie komedię, kurwa? Śmiech przez łzy. 20 minut! No. Pani oglądało telewizję? Co? Z***liście. Naprawdę. Komediodramat, bez kitu. Mam pod takim wrażeniem, jak ty gadałeś. To jest p***ane. Wy jesteście mistrzami. Ej, ale w chuj dobrze to odegrali, tak szczerze. Jak na to, że to zrobili ten. Proszę. Dziękuję. Całe życie służyłem w tym domu, wszystkim pomagałem. Zawsze byłem nieszczęśliwym kotem. Tak. Nawet nie wiem, czy jestem kotem. I wszystko się posypało, matka zwariowała, syn uciekł. Tak. Ci z Ameryki... Tańcowali zbójnicy, ruchali mnie w piwnicy, kazali mi chuje ssać, to przesada kurwa mać? Nie. A, no i ten zdech. Tak. No i to wszystko było smutne. I w tej sytuacji zastanawiam się, kto tu jest zwierzęciem. Tak. Przepraszam bardzo. To będzie 200 zł. Halo? Tak. To jest ważne, to jest ważne. Ty w ogóle zajebiście, Glenn, tu jesteście mistrzami. Brawa dla naszych uczestników! No, nieźle! Szczipski sąsiad Glencu! Zbuntowana nastolatka! Konopski! Oni nie skwinili chyba, że to on! Jestem pod wrażeniem, nie wiem jak wy. A, tylko dwóch wymienił. Nikogo więcej. Półtorej godziny.
kombinowania, na żywca, ze stresem, nie wiedząc, że będzie widownia. Naprawdę... Glęcu! Konopski! Reszta do pizdy, wypierdalać! Szacuneczek, to dzięki temu zadaniu mogli oni zarobić kasę. I to, ile zarobią, zależy od pierwszego rzędu, który ma za zadanie ocenić ich występ. O kurwa, do tego jeszcze jest kwestia wszystko najlepsze... od nastolatków z TikToka zależy, ja pierdolę. ...aktora i najlepszej aktorki. Ej, zanim zdejmiecie charakteryzację, zróbmy sobie foteczkę pamiątową. Była tragedia. To była tragedia. Ale krzesło zniszczone. Idzie ślepy drogą, w tym samym czasie przelatuje gołąb, ptak sra, a ślepy robi uniki, idzie dalej. Tym razem lecą dwa gołębie, one srają, a ślepy robi uniki i idzie dalej. Teraz leci 50 gołębi, ptaki srają, a ślepy... I co? Kurwa masz, no nie dokończył historii, co za debil! Faktura. Kurwa! Bądźcie surowi, ale nie nad wyraz. Weźcie pod uwagę krótki czas, ale jednak ja pierdolę, zabrakło mu znaków w donecie. I dziękuję wam bardzo, że byliście tak cichutko na wejściu. Naprawdę udało się. Oni byli pewni w korytarzu? Nie, puścili do zgłośników, 100%. Pełny teatr? Co? To brzmiało mega syntetycznie. To brzmiało turbo syntetycznie, no. Bo oni też w jednym momencie przestali wszyscy klasać. Tak, i to było tak. Skończyło się nagranie, Ale najbardziej wykorował chyba tyle. Kurwa, co jest z tym panem internetem? Kod. Kaja też się poszedł. Ja też oczywiście, Kaja. Kaja mi bardzo pomagała w ogóle, bo na kubkę zasłaniała swoją twarz i mówiła czasami co robić. No dobra, i co wy na to, moi drodzy? No dobrze. Dobra, powiedz Lesiana już. Jesteście mega silni. Naprawdę wam dobrze poszło, jestem pod wrażeniem. Jestem pod wrażeniem, bardzo zadowolona była, bardzo zadowolona. Zrobiliście kawał dobrej roboty, spodziewaliście się tego? Kurde, ja nienawidzę takich rzeczy. Ja na przykład w szkole nienawidziłem odpowiadać przy tablicy, bo ja tak się stresowałem. No. Ja nie lubię takich rzeczy. To jest też grubo momentami. Miło. To krzesło, kurde, odwaliłem, będzie krzesło spoko. Nie wiem, czy można je tak rozwalić. Tak fajnie. Ja widziałem tylko tak zakotarkie krzesło i nagle wchodzi. Pogasło mnie. Trochę mi pogasło. Zacznę od najlepszego aktora i najlepszej aktorki. Publika zdecydowała, że najlepszą aktorką waszej sztuki jest Julia! No, też tak myślałem. Twoja nagroda znajduje się w moich rękach. W mojej ręce w zasadzie. Więc proszę cię na boczek. Widzowie, uwaga, tu Young Multi. Ten cep w okienku ukradł mi dostęp do Twitcha i się podszywa. Nie ufajcie mu. Pozdrawiam wszystkie myszeczki. Nieprawda, jestem prawdziwy. Na bogato. Jeszcze je trzymaj, jeszcze nie pokazuj. Dobra. Najlepszy aktor waszej sztuki to... Ja jestem ten prawdziwy. Nie, Glęcu. Oby kolo. Łatwo Zapraszam po swoją nagrodę. Jeden, dwa. Skryj nie pokazuje jeszcze póki co koloru, zapraszam. Cieszę się, bo jakby łatwo gang chciał sabotować ten kurwa ten, a okaże się, że wykierował to i się ludziom podobało i im to zaliczą. Nie jestem w żadnym stopniu sabotażystą. Fajnie, że wczoraj wróciliście mam. Nie, to nie była wyrzucana. Czwórkę dostał? Numer 4 dostał! Okej. Chcecie pewnie wiedzieć, kto zarobił ile. Do wygrania było 10 tysięcy złotych w tym zadaniu. Więc dość sporo. Czyli wyrzucić kogoś z programu. Sabotażyści w tym zadaniu zarobili 1600 zł. A uczestnicy 8400! Prosimy o wytłumaczenie. 19 osób zagłosowało i oceniło was na tyle, a nie więcej. Kto? Skala 1 do 10. Wszystko jest nagrane, wszystko jest sfotografowane. Transportujemy się do bazy, moi drodzy. Tutaj ciekawostka dla was, jak to zrobiliśmy, że mieliśmy kilkaset osób na publice, a nie wyszła informacja, jacy są uczestnicy programu. To wszystko logistyka, to wszystko papierologia i to wszystko dużo przemyślanych aspektów, które spowodowały, że to info nie wyszło na światło dzienne. Każdy z widowni był weryfikowany przez nas i na wejściu kontrolowany został zweryfikowany. A to wszystko w kilkadziesiąt minut, by uczestnicy nie zorientowali się, co się dzieje. Ale już poza murami teatru musieliśmy po prostu założyć im kurtki na głowę.
żeby nie było ich widać i żeby nie było zdjęć. Cała publika, która była na żywo w teatrze, miała zabezpieczone telefony w takich specjalnych workach, żeby no, nie mogli zrobić jakiegoś zdjęcia. Takie były zasady. Lecimy dalej. Ale dobrze im to wyszło, bo serio, kurwa, im nic nie wyciekło w sumie, nie widziałem przynajmniej. Ale zamiast zakrywać im kurtkę, mogli, kurwa, kominiary im wpierdolić na twarz. Ja nawet stu wyciekł sobie na to łatwiej. Po prostu zawsze są jakieś kłótnie, człowieku. Ludzie nie wszyscy po prostu czują się w tym komfortowo, nie? I jakby nie chciałabym wymagać od kogoś, że jakby nie czuję się w organizacji, nie czuję się w jakimś kreatywnym takim wymyślaniu scenariuszy, bo nigdy nie miał z tym nic wspólnego i nagle oczekiwać, że wiecie, że zaskoczy. Nie, ja mam dużo łatwiej, ja na scenie jestem praktycznie, wiecie, cały czas, czy śpiewam, czy występuję, czy gram. Dzisiaj trzeba dwie osoby, czy trzy wypracować? No, czy... Kurwa, ale tu w sumie sabotowanie byłoby w chuj obvious, no ta, no musiałby, kurwa, nie wiem, wydaje mi się, że sabotowanie musiałoby polegać tak, żeby, nie wiem, zapominał kwestii, kurwa, albo coś. No nie wiem, to było trochę niby łatwe, ale niby riski trochę też, nie? Miałem je w dupie i nie wiem, czy to jest jej ambicja, czy o co chodziło, ale jak Dziurka dostawała nagrodę, to ona była... Czemu to nie czyta, kurwa? To nie, jej się to nie podobało. W sensie nie, że jej się nie podobało, że Dziurka, tylko jej się, jej się nie podobało, że ona je dostaje nagrodę. Nie, no ja na przykład miałam mega... O, panie, to ty na mnie spojrzałeś. Myślę, że próbowałam wszystko. Uczestnicy wrócili do bazy, by zjeść obiad i będą przygotowywali się na kolejne zdanie tego dnia. Powiem tyle. W filmach sabotażysty nie macie całego kontentu i bardzo istotne jest zobaczenie jeszcze filmu podsumowującego, w którym jest dodatkowy kontent i reakcje uczestników, którzy odpadają na to, kto jest sabotażystą. Batonik sabotażysty wjeżdża na pełnej. Dziękuję, dziękuję za 20 zł dwa razy. Sorry, że nie przeczytało, to jest wersja beta. Ale też może sabotażysta coś dostał za to, nie? Mi się wydaje, że sabotażysta też ma jakieś zadania. Idzie albo nie idzie? W ogóle sabotażysta mógł wchodzić do tego pokoju, ale po co miałby tam wchodzić, jak tam o nim są informacje? Właśnie, żeby coś pomącić tam. Nie wszystko o nim tam jest w sumie. Tam masz też o zadaniach, na przykład był teatr też pokazany. Dzisiaj się zorientowałem, że pokój sabotażysty... Batonik sabotażysty? Nie! No to są tylko, kurwa, te! Wskazówki. Naklejki. Tylko żeby nie było lokowania produktu. Co to by dało, że wiesz, a, że jest chyba, maska, że wy to mówicie też z żartem. Na przykład wisiała maska, wiesz, że będzie teatr i co to da, że wiemy, że jest teatr. Kiedy AJ wrócił z pokoju sabotażysty, no to nie za dużo pan powiedział i potem... Zadziała? Dobra, dokańczam żart. Ja teraz leci 50 gołębi. Dzięki za ci. Jak Kono wrócił z pokoju, to AJ się przyznał, że nie powiedział wszystkiego, bo nie chciał. Bo ja nam nie ufał. To było dziwne. Idziemy dalej. Teraz w sumie mnie naszło, może będą skrzynki w labiryncie. Różnych kolorów. I każdy ma i będziemy, wiesz, typu znalazłem, nie wiem, zieloną skrzynkę, ale nie ma zielonego klucza, więc ja się musieli odnaleźć tam. Dziękuję za 20 zł. Dobra, nie można bardzo. Chyba kropek w donate'ach? A ja mam dokończyć? Dobra, dokończę. Teraz leci 50 gołębi. Taki srają, a ślepy robi uniki. Jaki z tego morał? Ślepy gówno widzi. Tak, to by było fajne. Dobry. Co? Dla ciebie. Będę dokańczał donaty, jak nie zadziałają. Kluczyk, bo jeśli w labiryncie będę dokańczał donaty, żeby ludzie nie refundowali kaski, to będę dokańczał donaty, będę udawał, że to AI mówi, kurwa. Miała szansę znaleźć swoją skrzynkę. Grze notuję fioletowy kluczek z numerem 7. Początkowo uczestnicy źle zinterpretowali pokój sabotażysty, myśląc, że nakieruje on ich na to, kto jest sabotażystą. I na podstawie wskazówki w pokoju sabotażysty wyrzucili z programu Jeleniewską. Natomiast uczestnicy wiedzą już, że pokój sabo może dać im jakieś wskazówki do zadań. I te wskazówki teraz stają się rozkminić. Pokaż końcówkę, czy jest taki sam? Taki sam. Stykają się końcówkami. Takie same, no. I taki sam jest chyba tutaj. No będzie wyścig, kto pierwszy... No, pokaż, może wy macie, inne końcówki. Bo coś tak, że wbiegamy do labiryntu i kto pierwszy otworzy na przykład. No co? AJ to on J. Uczestnicy zjedli obiad i ruszają na kolejne zadanie tego dnia. Ale w ostatnim odcinku ten, kto najlepiej zarabia, nie jest pożądany, dlatego że jest mocną konkurencją, więc pytanie, w którym momencie trzeba wyrzucać to wygraty, nie? Ja myślę, że jeszcze nie... Fajna pogoda, najlepsza. Zaraz się zżygam. Zapraszam uczestnicy za mną.
Rozsiądźcie się, usiądźcie sobie gdzie trzeba. Backrooms. Ja nie wejdę. By rozpocząć zadanie, musimy kilka formalności załatwić. Podpisaliście już wszyscy regulamin, nie? Pierwszego dnia każdy podpisał. Na pewno każdy. Tak. Super. No to w takim razie bardzo prosiłbym, by każdy dobrał się w parę pod kątem koloru. Niebieski, czerwony, żółty i pomarańczowy. A jak wiecie, kolor ma znaczenie. Dobrze, niebieski kolor, nieuczesana i glęcą. Podejdźcie proszę. I kolor pomarańczowy. Ja mam się wypowiedzieć. Zostałeś sam. Szukałem, nawet włożyłem effort w szukanie pary, ale dobra. Ja się wstępnie zgodziłam, ale przydzieliliśmy się. Czyli nie masz pary, tak? Okej, okay, uczestnicy zostają, AJ idzie ze mną. Zapraszam. O kurwa. Ale będzie lipa, jak będę musiał ich nakierowywać. Przecież to będzie dramat. Jak coś mówimy, ja mam nadzieję, że będziemy testowi, że gdy będzie labirynt, że my pójdziemy pierwsi i przynajmniej będziemy mogli wyciągnąć jakieś informacje, tak, gdzie wy możecie iść. No i nie macie klucza, więc tak jakby... Mamy jakby ten czas, tak. No. Ale może AJ będzie nami sterował, albo coś układał. Siadaj proszę. AJ. O kurwa. Zostajesz tu. I nie możesz stąd wychodzić. Karpi to jest debil, oglada teraz streama i wali konia do nieuczesanej, szkoda mi go, ale no cóż, taki jest. Ale pozdrawiam go, trzymaj się tam, żeby cię nie wygięło, analfabeto. Mały pozdro! Dzięki, zobaczcie co ty. Gasimy czy nie? Ej kurwa, ale fuj, dobrze brzmi to AI, co? Ja pierdolę, to brzmi jakby to było wycięte ze... jakby to był chłopie... Te AI czasami brzmi, jakby to było kurwa z kanału Multilife, stare, zmontowane moja wypowiedź, że cięcia są nawet takie kurwa, nie? Jakby jakiś odcinek leciał, stary, przejebane to jest. Chyba nie. Pojebane to jest, chłopie. No bo w sumie stąd, no ta, no ta, ale mówię, przejebane, chłopie, nie? Ja pierdolę. Właśnie, chcę dobrze mieć przygotowany plan na każdą okoliczność. Słuchajcie, jak nie wiecie, czy to mówię ja, czy nie, zawsze nad moją głową pojawia się napis czerwony, mówi AI. Po to to jest zrobione, jakby ktoś nie wiedział. Tu się zawsze wyświetla i tak samo na innej ten zawsze się wyświetla. Albo jak mam ten taki ekran duży, że tylko jest moja morda, to w prawym dolnym rogu jest napisane mówi AI, jak się wyświetla głos AI, jak coś. Już idziemy. Żebyście wiedzieli. Stalenie. Serio? No nie wiem, nie każdy wie. Żeby później nie uwierzył, nie uwierzył, nie? Potem go szukam. Come on! Około 18 godzin za to jest. Zapraszam uczestników. Może teleturniej? Szybko, 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 bor! Go, go, go! Chińczyk, jaki Chińczyk? Chińczyk. A, gra w Chińczyka. Kolejne zadanie to mega Chińczyk. Każdy z uczestników to pionek, a dwuosobowy zespół... 100 delma Chińczyków! Sam decyduje, którym mega pionkiem Chińczyk rusza. Cel gry jest prosty. Kto pierwszy prawidłowo dotrze do mety, wygrywa. I choć są zespoły, gra jest indywidualna. Na planszy są też specjalne pola sabotażysty. Gdy ktoś najedzie na takie pole, zaciąga kartę, która może być karą lub nagrodą. Zespół, który wygra, dostaje dwie różne nagrody indywidualne. Chińczyków przyjaźnie się kończy. To jest zbyt mocne. Kolory na swoje pozycje. Niebiescy tu, pomarańczowi tam, żółci tam, czerwoni tam. To nie jest czerwony. Czy to jest różowy? No, różowy, no czerwony, różowy, no różowy, dobra, no. Ciekawostka, że 8% ludzi ma daltonik. To jestem ja na pewno w takim razie. Dzięki za ciekawostkę. Jeszcze nigdy nie przegrałem w życiu w Chińczyka, więc prognozy są dobre na dziś. Chcesz iść pierwsza? I co, i AJ po prostu se kurwa siedzi, jest zamknięty i musi tam czekać? Jaka chujnia. Myślałem, że ty jakieś zadanie dostanie. Przed jakieś szybkie pole do przodu jedno? Ja jestem gotowy to zrobić. Ej, dobra, gramy tak, że się nie jakieś zadanie dostanie. Ja chcę zbijać. Ja chcę trochę afery. Ja bym był szczerze za tym, żeby się zbijać, bo to byłoby ciekawe dosyć. Karolina, Glęcu! Ta, musisz wykurwić komuś prawy prosty, żeby go zbić. Rywalizujemy między sobą, nie? Właśnie ustalamy, że chcemy grać tak, że nie robimy sobie świn. Tylko, że nie, to będzie zawsze realne. Cześć, jak mi tu będą obok mnie dalasz, ja przez całą. Bestia się w to robisz. To mnie jest obojętne. Ta sama głowa. No. Ej, obiecuję, jeżeli trafi na nowcia, to ja w niego wchodzę prawym sierpem i czuję go jeszcze tak. To mi się kurwa podoba. Dobra, po prostu my nie róbmy śmierć, nie? Jak ktoś będzie się podejrzanie zachowywał, to po prostu wylatuje dzisiaj. Trudno. Ale mogę też nie zbijać jak chcecie. Możemy się wszyscy, ale musielibyśmy się wszyscy umówić, że nie zbijamy. Możemy tak zrobić, możemy zrobić, żeby bez chamskich zagrań po prostu staramy się w miarę posuwać do przodu, nie? A ty nie nudy trochę? A i taki silny, że spierdoli z wiesz, tego tak pokoju. Wiesz, tak jakby zgrał, wiesz, wojnę na ten, nie, albo w Macao, ale no dobra, jeden się plus dwa. No ja też, Karolina, też teraz podkręcam, teraz nie? Tak. Że o, że to jest gra, rywalizacja, coś leci tam, te pierdolone 50 gołębia, ślepy robi uniki. Morał jest taki, ślepy gówno widzi. Dzięki!
to w końcu żart został dokończony! Niż ona by nie udźwignęła psychicznie bycia sabotażystą. Może tak robi specjalnie, ale to już byłoby... Wow. Musiała być mega dobra. To już byłoby wow. O kurwa! Jeden! Jedyneczka! Ale szkoda. Ale szkoda, że ostatni zaczynacie. Szkoda tak. Szkoda, że jeden tylko. Ale szkoda, szkoda. Ależ byłoby głupio, jakby ktoś dociążył kostkę przy jedynce. Jeśli trafi w obręb... Let's go! Trafił. Nie no, super ten sabotażysta. Podobno Konopski już kręci materiał o nazwie Sanota Gate. Cała Polska wstrzymuje oddech. Już gracie. Cała Polska wstrzymuje oddech. Ja pierdolę. Dobra, zobacz, ale nie rozdzielamy, nie? To było zabawne. Zostawiam ci tutaj punkcik. Nie wyciąłam, nie wyciąłam. Wypadło mi. Sfera kostkowa. Czwóra. Przyspieszę to, przyspieszę to. Gra się rozpoczęła, teraz już nie ma żartów. Przyspieszę to, bo nigdy tego horror nie zagram, kurwa. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć. Niebiescy? Cię co niewdzięczni, nawet nie zauważyli, jakbym nie dmuchnął, to byłaby lipa. Drugi raz dmuchał w przeciwną. Dwójeczka. Dwójeczka. Musieli przenieść się do Polski. I mniejsza o szczegóły, ale właśnie tak zaczęła się ta historia. Wspaniała historia, jak się okazało, 20... 5 lat później. Jedynka. Czym on gada w ogóle? On tam pewnie coś opowiada, kurwa, jakieś swoje D. Dobra, my się rozpędzamy, dobieramy pędu. Tak. Jak zruszymy, to polecimy od razu do mnie. Ostatni będą pierwszy. O swoim życiu stary gada pewnie. Bardzo ładny rzut, szósteczka. Ojejaj. No zajcie, bo ktoś może... Lord swojego dzieciństwa. Czego przyjaźni się kończy. Dwójeczka. Szósteczka. Trzy szóstki pod rząd. Dajcie to. Nie. Piąteczka. Wybieramy, że żeby nie zbić Mikołaja, stajemy na sabotażyście, dobra? Znaczy ja staję. Raz. Uwaga, pierwszego sabotażysty otwieramy. Stanęłam tylko, żeby nie zbić Mikołaja, więc jak tu będzie minus 1000, to... O! 500 zł dla uczestników! Ja mam czwórkę sabotażystę. Ty jest gracza z przeciwnej drużyny, który podczas swojej tury będzie mógł rzucić dwa razy kostką. Wow! Kaja. Kaja! No tak. Fajnie, że ja Julce dałem dodatkowo swojego batonika ostatnio. Zapamiętam to, Julka. No ja też to zapamiętam, zapamiętam w innym kontekście. Ciekawie się robi. Wydaje mi się, że mogą tam być upierdzielające karty dla przeciwnej drużyny. Trzeba wybrać i tak kogoś. Piąteczka. Ogólnie przepał jest. Glebcz siedzi w więzieniu. Już 20 minut siedzi w więzieniu. Jest naprawdę coraz gorzej. Teraz mu wysyłam rakietę. I to jest rakieta? Uwaga. Znaczy jak uczy Barbie. Ej, po tym horror tak. Paszka dostaje więzień w więzieniu. No. No nie ten ziom. W więzieniu siedzi, kurwa. A co, wy zdecydowaliście, że on przyjdzie, jak ty skończysz całą planszę? Multi idealnie by pasował do tej gry jako kostka. Ale ustaliliśmy, że nie można zbijać. Jak nas zbije, to będzie podejrzana total. Nie dałbym sobie rzucać. Piąteczka! Raz, 3, 4, 5. Teraz jest taki przypał, że jak oni nas dogonią, a będziemy na jednym polu, to nas mogą zbić. Pomarańcza. No nie, no bo ty już zaczynasz uciekać. Nie będę w jednej rundzie do nas nie będzie osoba. Już szybko będziesz uciekać. Chyba 5? 5. Ty masz sabotażystę. Mam sabotażystę. Teraz na fakt będzie minusowy, sorry. Teraz jakiś kwas musi być. Bardzo gazowana jest ta woda. Jaki żal, nie? No co za syf. Ja pierdzielę. Nie mam telefonu, nie mam siłowni, nie mam jedzenia. Mam tylko wodę.
Jakim bindem naciskam? Shift i kropka. Jesteś gracza, który musi zatańczyć przed każdym rzutem kostką. Ja. A przecinek to jest do tyłu, zwalnianie. Przed każdym, czyli teraz też. Uwaga. Trójeczka. Mam sobotarzystę. Ale może się też ruszyć? Tak. Na dwójkę chciał. Tak? Ale... 300 zł do puli uczestnik. Hej! No ale to dobrze, jeśli pytać, nie wybraliśmy już za dużo dobrego puli sabotażysty, to się teraz wyczekuje. I tutaj Nadia ma rację. Coś za miło, coś za dobrze im idzie. Trójeczka. Trzy. Sorki za kartę. Zobaczysz, mogę tańczyć. Zawsze tutaj. Oboje, dobrze. Raz, dwa, cztery. To już końcówka. Jeśli nie zbijamy, to lepiej, żebyśmy sobie równo szli. Okay, bo okay, wtedy lepiej sobie dopasujemy finał. Okej, okay, dobra. To. Podkręcona. Dwójeczka. Tak, wspólna decyzja ma być sobą? Tak, no. Uwaga! Ja myślę, że chyba bierzemy za każdym razem, czy nie? Bo ja tak... myślę, że też korzystamy z okazji. Już się o dwa pola do przodu. To czy nie powinniśmy wydłużać jak najbardziej gry, żeby wszystkie pola zaliczyć? Póki co same plusy są. Bez kitu. A widzicie, to jest dobry plan. Ale i tak tam słabo idzie, więc... Nie, ale to jest dobre, żeby... Czyli trzeba się zbijać jednak. Ale jak się zaczną złe sabo, to idziemy do przodu. Czyli co, zbijamy się teraz? Słuchajcie, nie zbijamy, zbijamy się, ale jak będziemy przy naszych polach, to się starajmy jak najwięcej odbijać, jeśli jeszcze zostaną kartki. Zbijamy się ciągle, proszę państwa, ja wszystkich teraz zbijam. A co? Nie słyszeli, nie ogarnęli. Okej. Okay. Nie ogarnęli, co się dzieje. Bardzo mi się podoba, jak rzuca tą kostką. Jedynka. Ej, po ilu negatywnych sabo olewamy, to idziemy na metę? Tak, po trzech? No dobra. Nie no, po 408. Wybierz gracza, który od teraz musi poruszać się tyłem. To ja mogę być. Zatańczcie dla mnie, proszę. Ja pierdolę, o co z tym chodzi? Nadal coś za łatwo im to idzie, no czekam na pewną kartę, o której uczestnicy nie mają pojęcia. Oho. Może AJ musi obstawić, kto wygra i wtedy dostaniemy hajs. Przecież AJ jeszcze jest w grze, zapomniałem. Bo ja mam sabo. Zabiorę sabo. Dobra. Ale mają przysrane. Uwaga, będzie sabo. Czeku. Sabotażysta. Ja. Dawaj mi to. O kurczę. Zaczyna się. Oj, powiem szczerze, nie jest to przyjemna karta. Wyeliminuj jednego z graczy! To. Ale jeden jest na starcie. No to jest wyeliminuj jednego z graczy. A wyeliminuj, myślałem, żeby się na start. A co to znaczy? To znaczy, że jakby do zera cofamy? Czy możemy zresetować wylęca? Dobra, wywalam. Ta karta oznacza eliminację z programu. O kurwa! O, nie, serio? W tym momencie. Nie, no żartuję. Kto opuszcza program? Wow. Ty serio mówisz? Tak, jedzie się pakować, za chwilę. Nie, ale nie wiem, czy żartujesz, czy... Mówię serio. Ja pierdolę! Nie no, nie pierdol! Zbyt mocno. Nie no, ale naprawdę? Mówię serio, musisz wybrać samodzielnie osobę, która za chwilę opuści program sabotażysta. I robisz to za 10 sekund. Ale mam to powiedzieć na głos, tak? No tak. I tak się dowiedzą. Julia Sznuga i batona dostałaś od niego, a... Pięć, cztery, no dobra, to... Ja pierdolę i się nie dowiemy, kurwa. I się nie dowiemy dzisiaj. Kurwa. Klasyk. Ale szczerze, mocny plot twist, nie? Szczerze, mocny plot twist. Ktoś wykupił pominięcie piosenki. Ja pierdolę, ale... Ja pierdolę, jaka chujnia, stary. Czaj, jakbyś to trafił, chujowe to jest, stary, to jest chujowe, bo kurwa musisz kogoś wytypować, żeby wypierdolił z programu, nie? Chujnia fest. Chujnia fest. Spoiler odpada Rezi, aha. No, nieźle. Kurwa mać. Dobra, widzowie. Czas na tą gorszą część tego streama, już mówię, a może już kurwa
Dzisiaj nie będę musiał tego robić, nie, no niestety muszę zagrać ten horror, kurwa. Pewnie Nadia, bo na nią nie zbliżyli. Muszę zagrać w horror, niestety, zostało mi to rozkazane. No będzie to mocny horror, kurwa, nie? Ile on trwa mniej więcej, Kamileksior? Napisz mi proszę na Discordzie. Kojarzysz, ile on trwa, czy nie? Dobra, widzowie, ja idę z tym czasem.